Dzień dobry, witamy Państwa. Nazywam się Arkadiusz Misiak, jestem instruktorem kulturystyki. W dzisiejszym odcinku wraz z Anią zaprezentujemy zestaw ćwiczeń na barki i nogi. Zaczniemy od barków. Pierwszym ćwiczeniem będzie unoszenie sztangierek bokiem stojąc. Jest to ćwiczenie traktowane jako ćwiczenie rozrzewkowe, jako ćwiczenie pierwsze, wstępne. Główna zasada, czyli pozycja wyprostowana, zachowane naturalne krzywizny kręgosłupa. Ciężar unosimy z ud do wysokości własnych barków. Ręce są ugięte. Pamiętamy, że łokieć idzie pierwsze, a ciężar z przedramieniem idą jako drugie, czyli ciężar jest niżej albo ewentualnie na równi z łokciem. Nigdy nie jest tak, że ciężar jest wyżej niż łokieć. To jest podstawowy błąd wykonywany przez początkujących. Wydech jest na górze i pamiętamy, że przy opuszczaniu sztangierek stawiamy opór. Ciężar nie może nam swobodnie opadać. To ćwiczenie wykonamy w trzech seriach od 10 do 12 powtórzeń w każdym. Kolejnym ćwiczeniem na barki będzie wyciskanie sztangielek siedząc na głowę. Proszę bardzo. Korzystamy tu z pomocy ławeczki. Opieramy plecy o ławkę. Sztangielki z wysokości uszu unosimy nad głowę, delikatnie za. I wtedy następuje wydech. Ręce nie prostujemy do końca, nie robimy blokady w łokciach. Ćwiczenie wykonamy w trzech seriach od 10 do 12 powtórzeń. Trudnienie ze sztangielkami polega na tym, że koordynacja ruchowa na początku może nam przeszkadzać. Każda sztangielka będzie, to znaczy jedna sztangielka będzie szła w inną stronę, druga w inną. To ćwiczenie można wykonać również ze sztangą, wtedy jest trochę łatwiej, ale w miarę wytrenowania ten problem znika. Tak jak widzimy. Trzecim ćwiczeniem na mięśnie barków będzie podciąganie drążka wyciągu do klatki piersiowej. Tutaj pamiętamy o postawie wyprostowana, naturalne krzywizny kręgosłupa zachowane. Kolana lekko ugięte, dłonie prowadzą drążek jak najbliżej ciała do połowy, do klatki piersiowej w momencie, kiedy łokcie, ramiona, łokcie są na równi z barkami. I wtedy następuje wydech. Przy prostowaniu oczywiście nie wykonujemy przeprostów, te ręce są zawsze delikatnie ugięte. Wykonujemy to ćwiczenie w trzech seriach od 10 do 12 powtórzeń. Ćwiczenie angażuje tylnie części barków, kaptur. Ostatnim ćwiczeniem na barki będzie unoszenie obciążenia na wyprostowanych rękach przed siebie. Użyjemy do tego celu talerza, można użyć sztangielek, ale my zrobimy to oburącz. Oczywiście pozycja wyprostowana, unosimy ciężar na wyprostowanych, ale nie na zablokowanych rękach do przodu, do góry, na równo ze swoimi barkami. I wtedy następuje wydech, przy opuszczaniu stawiamy opór, obciążenie nie może nam gwałtownie opadać do dołu. Jest to ćwiczenie mocno angażujące na ramienne, mięsień na ramienny i zazwyczaj jest wykonywany na zakończenie ćwiczeń na barki. Również wykonujemy je w trzech seriach od 10 do 12 powtórzeń w każdym. Grupą mięśni, którą dołączymy do ćwiczeń na barki, będą ćwiczenia na nogi. Zaczniemy od wyprostu nóg na maszynie siedząc. To ćwiczenie traktowane jako rozrzewkowe.
W pierwszej serii może być w każdej następnej również ciężar nie za duży, 10-12 powtórzeń, powoli, nie do pełnego przeprostu. W momencie, kiedy poduszki zjeżdżają nam na dół, kąt pomiędzy udem a łydką powinien być ostry, żeby był pełny zakres ruchu wykonywany w tym ćwiczeniu. Wydech jest w momencie wyprostu nóg. I to ćwiczenie wykonujemy również w trzech seriach. Od 12 do 15 powtórzeń. Na nogi staramy wykonać się więcej powtórzeń. Pamiętajmy jednocześnie, że nie tylko przed nogami, przed ćwiczeniami na nogi, jak również przed każdym ćwiczeniem każdej grupy należy wykonać 10-15 minutową rozgrzewkę. W przypadku nóg będzie to najlepiej rowerek, orbitrek albo nawet spacer na bieżni. To ma być rozgrzewka 10-15 minut. Jest to konieczne, żeby rozgrzać stawy, co zapobiegnie późniejszym ewentualnym kontuzjom. Kolejnym ćwiczeniem na nogi będzie wypychanie nut na suwnicy. Jest to bardzo dobre ćwiczenie. Na nogi można dołożyć w miarę duży ciężar, nie obawiając się o kontuzję pleców. Pracują same nogi. Plecy bezpiecznie leżą na oparciu. Pamiętajmy o kilku zasadach, że w momencie prostowania, gdy ciężar jest na górze, nie robimy blokady w kolanach i opuszczamy ciężar tak delikatnie, przekraczając linię pionową ud do względem podłogi. Czyli za bardzo na tułów nie bierzemy tego ciężaru, nie opuszczamy. Staramy się wykonać powoli. Stopy mają w całym czasie pracy, zarówno do dołu, jak i do góry, przelegać do platformy. Nie wolno ich odrywać. Wydech jest na górze. I tutaj również od 3 serii, od 12 do 15 powtórzeń w każdej serii. Trzecim ćwiczeniem, które zaprezentujemy, będą wykroki ze sztangielkami. Proszę bardzo, Ania pokaże, jak należy wykonać to poprawnie. Oczywiście pamiętamy tutaj o wyprostowanych plecach. Kolano w momencie zgięcia nie może wychodzić przed palce. Idealna pozycja to, gdy udo i łydka, pomiędzy udem a łydką jest kąt 90 stopni. Kolano nie musi dotykać podłogi. To jest ćwiczenie mocno angażujące łydkę, pośladek, jak i tylnią część uda. Ciężkie w wykonaniu, ale bardzo, bardzo efektowne. Tutaj też wykonujemy 3 serie od 12 do 15 powtórzeń. Ostatnim ćwiczeniem na nogi będzie uginanie nóg leżąc przodem na ławce. Jest to ćwiczenie angażujące mięsień dwugłowy uda, czyli mięsień znajdujący się z tyłu. Wykonujemy to ćwiczenie w 3 seriach od 12 do 15 powtórzeń. Jak widzimy, jest do tego ćwiczenia specjalna ławka, ułatwiająca nam wykonanie ćwiczenia. Przy treningu na nogi wykonamy na zakończenie, można je wykonać przed lub po. W całym treningu wykonamy ćwiczenie, jedno ćwiczenie na mięśnie łydki. Ania zrobi to na suwnicy. Będzie wypychała palcami, czyli stopy ułożone tak do środka, w środek palce na platformie, reszta stopy poza platformą, kolana lekko ugięte i staramy wypchnąć się, robić spięcia, wypchnąć palcami platformę do góry. Tutaj, jeżeli chodzi o łydkę, ilość powtórzeń waha się w granicach od 20 do 30.
Jest to bardzo oporny mięsień w rozwoju, także nie ma obaw. Nie przetrenujemy go. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zaprezentowaliśmy zestaw ćwiczeń na barki i nogi. Pamiętajmy o tym, że to dotyczy przeważnie kobiet. Ćwiczenia z obciążeniem, czyli tak popularnie nazywana siłówka, nie zaszkodzą im, wręcz przeciwnie, w połączeniu z ćwiczeniami aerobowymi na bieżni, rowerku, orbitreku pomogą im spalić zbędną tkankę tłuszczową, a jednocześnie wzmocnić, ujędrnić mięśnie. Także to jest chyba ten efekt, na który kobiety czekają. Po zakończeniu każdej sesji treningowej nie możemy zapomnieć o mięśniach prostomika grzbietu, jak i o brzuszku. I tutaj Ania zaprezentuje nam pierwsze ćwiczenie na mięśnie grzbietu, czyli krzyż, tak zwany popularnie nazywany. Jest to bardzo kontuzogenne, to znaczy bolące nas miejsce ze względu na siedzący tryb pracy na przykład, mocno nadwyrężany. I to ćwiczenie ma za zadanie wzmocnić te mięśnie. Są to skłony wykonywane na specjalnej ławeczce. Do tego celu staramy się zejść skłon tułów jak najniżej do dołu i później robimy wyprost. Wydech jest na górze. To ćwiczenie wykonamy w trzech seriach. Każdą serię wykonamy do zmęczenia, do momentu, kiedy poczujemy ból lub uznamy, że już nie jesteśmy w stanie zrobić poprawnie dalej ruchu. Ćwiczeniem na brzuch, jak się zaprezentuje Ania, będzie podciąganie kolan do klatki piersiowej na poręczach, czyli tutaj korzystamy też z gotowego urządzenia. Przyjmujemy odpowiednią pozycję, uginamy nogi w kolanach i staramy podciągnąć się kolana, odrywając jednocześnie miednicę i krzyż od odparcia jak najwyżej do klatki piersiowej. W momencie powrotu uda, najlepiej jeżeli zostają zatrzymane poziomo do podłogi, delikatnie mogą przekroczyć linię poziomo, ale pamiętajmy, nie prostujemy i nie opadają całkowicie do dołu. Wtedy rozluźniamy mięśnie, już praca nie jest tak efektywna.